akupunktura, astrologia, bioenergoterapia, Harry Potter, magia, wróżbiarstwo. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Witam serdecznie. W dzisiejszej audycji zaproszę Państwa do telefonów, przedstawiając najpierw kilka praktyk charakterystycznych dla współczesnego rynku New Age'owego. Powiemy kilka słów o bioenergoterapii, kilka słów o reiki, o jodze, o astrologii oraz o feng shui. Te hasła, które wywołają największe zainteresowanie wśród Państwa, będę omawiał w kolejnych odcinkach naszej encyklopedii. Wielu ludzi powodowanych reklamą, ukrywaną pod pozorem informacji, czy nawet zabawy albo promocji zdrowych metod życia, zaczyna praktykować dziwne metody, które gdyby użyli zwykłego, zdrowego rozsądku, wydałyby się im nieuczciwe albo niewiarygodne. Siłą New Age'u jest wiara zwykłych konsumentów tekstów prasowych w słowo pisane. Ludziom nie mieści się w głowie, że ktoś może celowo wprowadzać swych czytelników w błąd, bądź też celowo ich po prostu wykorzystywać. Niestety takie praktyki są nagminne. Pod pozorem promocji zdrowia chociażby przedstawiane są różnorodne, orientalne, magiczne czy okultystyczne techniki, których nie sposób zweryfikować. Pozostają więc one rodzajem wierzenia. Zaś rozbudzanie właściwości paranormalnych czy okultystycznych jest bardzo niebezpieczne, a potwierdza to praktyka zarówno psychiatryczna oraz duszpasterska. Na początek przyjrzymy się bioenergoterapii. (6) 22 098 6220 97. Bioenergoterapia. Popularna metoda tzw. medycyny niekonwencjonalnej czy alternatywnej, polegająca na przekazywaniu pacjentowi rzekomej czy prawdziwej energii, w jaką wyposażony jest rzekomo bądź naprawdę bioenergoterapeuta. Bioenergoterapia zakłada istnienie właśnie tej bioenergii, zwanej inaczej bioprądami, bioplazmą, energią witalną czy biomagnetyzmem. Jednocześnie bywa bioenergoterapia umiejscowiana w kontekście światopoglądu i określana w różnych językach i kontekstach kulturowych jako mana, prana, ki, chi, orenda, kundalini, galama, tumo czy nawet duch święty. Sam fakt istnienia takiej energii określany jest jedynie na podstawie doświadczenia pewnych doznań człowieka, takich doznań jak mrowienie, uczucie ciepło, zimno oraz uzdrowicielskich skutków. Istota tej energii na obecnym etapie rozwoju nauki jest nieznana. Ale oddziaływanie uzdrowicieli na ludzi są faktem, bo mamy rejestrowane uzdrowienia, są obiektywne zmiany EEG czy EKG oraz lepsze samopoczucie i tym podobne. Nie jest znana jednak przyczyna tych uzdrowień, a ściśle mówiąc
Może tych przyczyn być bardzo wiele. Uważa się, że uzdrowiciel wpływa na osobę w sposób całkowity, przywraca jej harmonię w organizmie, którego siły witalne zostały zachwiane i działa w taki sposób, że na nowo energia życiowa jednostki płynie harmonijnie i regularnie, kiedy na przykład uzdrowiciel nakłada ręce, pacjent czuje ciepło i mrowienie, co nie oznacza jeszcze obecności jakiejkolwiek energii. W celu udowodnienia istnienia tej energii stworzono bardzo wiele rozmaitych teorii. Nie są one jednak z punktu widzenia fizyki przekonywające. Co ciekawe, w 1996 roku, już więc parę lat temu, James Merandi zaoferował, jego fundacja zaoferowała 750 tysięcy nagrody dolarów, 750 tysięcy nagrody, za udaną demonstrację zdolności wykrywania ludzkiego pola energetycznego. Zgłosiła się wtedy tylko jedna osoba, badanie nie wypadło pomyślnie. Mimo że ta oferta jest nadal aktualna i przekroczyła już w tej chwili sumę miliona dolarów, nie pojawili się nowi ochotnicy. Bardzo często mówi się o tym, że bioenergoterapeuta to człowiek, który posiada dar przekazywania energii dobra w sposób skuteczny, a zarazem bezpieczny dla siebie i pacjentów. Ale mówi się też o tym, że ten dar nie musi być uświadomiony sobie przez bioenergoterapeutę i co oczywiste, nie musi on znać rzeczywistych mechanizmów przyczyn choroby i ich likwidacji. Stwierdzono empirycznie, że bioenergoterapeuci czasem leczą, a czasami szkodzą. Nie jest więc to siła neutralna czy bezwarunkowo bezpieczna. Pomaga lub szkodzi po prostu. Dlatego niektóre badania dowodzą, że bioenergoterapeuta przekazuje zasób bioinformacji o własnej osobie, przekazując więc między innymi własne jakieś namiętności czy choroby. I dokonuje się też podobno proces odwrotny, to znaczy, że chory przekazuje bioenergoterapeucie te informacje. I też zdarza się, że często uzdrowiciele poważnie chorują i nierzadko przez to odrzucają uzdrawianie. Sam poznałem kilka właśnie takich osób. Jak z tego wszystkiego wynika, przesądem lub wyrazem myślenia życzeniowego jest twierdzenie, że oddziaływanie bioenergoterapii jest zawsze dobre. To znaczy, że mamy do czynienia zawsze z dobrą energią, że zawsze jest lecznicze, a przynajmniej neutralne i nieszkodliwe. Tak więc sam fakt oddziaływania biochemicznego czy fizykalnego nie oznacza sam przez siebie faktu leczenia. Żeby mówić o leczeniu czy przekazywaniu tej dobrej energii, należy stworzyć wcześniej jakąś teorię czy ideologię na przykład samoczynnego wyrównywania się energii, a co doprowadza do tego, że przyjmujemy jakiś system po prostu na wiarę. Bardzo często bioenergoterapeuci uczestniczą w targach ezoterycznych i one się odbywają najczęściej pod hasłami właśnie natura i zdrowie. Natomiast z tego, co już powiedziałem, wynika, że bioenergoterapia niewiele z naturalnym leczeniem ma do czynienia. Podczas trwania tych targów propaguje się zwykle najróżniejsze rzeczy, takie jak wróżbiarstwo, ezoteryzm, okultyzm. Również tam reklamują się sekty. Myślę, że taką definicją najprostszą bioenergoterapii, jej ideą przewodnią, to tę ideę przewodnią można ująć w dwóch słowach. Myśl działa. To znaczy, że myślą można oddziaływać na rzeczywistość, że myśl może stwarzać rzeczywistość, co odnosi nas do takiej filozoficznej sfery idealizmu, magii czy teozofii. I bardzo często, a czego pacjenci czy osoby poddawane zabiegom bioenergoterapeutycznym, bardzo często zamazuje się granica między terapią a inicjacją parareligijną. No bo jeśli coś trzeba przyjąć na wiarę, to wtedy mamy już do czynienia z inicjacją. Ta inicjacja to może być inicjacja magiczna czy okultystyczna. A to dlatego, że najczęściej poleca się pacjentowi takie bardzo relaksacyjne i pasywne otwarcie się na energię nieznanego pochodzenia. I miesza się bardzo często różne praktyki, bo bardzo często z bioenergoterapią idzie w parze różdżkarstwo. I teraz bardzo często używa się wahadełka jako metody diagnostycznej. Oczywiście często też parawanem są zioła, które są zupełnie naturalne i używane są przez ludzi nie mających nic wspólnego z jakimiś technikami inicjacyjnymi. Natomiast te zioła, one zasłaniają ten cały obraz używania technik inicjacyjnych, a jednocześnie uprawia się jasnowidzenie,
Mówi się o reinkarnacji, o karmie i mówi się też o przepowiadaniu przyszłych zdarzeń. Co zabawne, bioenergoterapia stała się dziedziną, rzemiosłem właściwie. Biotronicy rozpoznają zaburzenie bioenergetyczne organizmu, eliminują je, przywracają swobodę przepływu bioenergii pomiędzy poszczególnymi jej poziomami, centrami energetycznymi oraz organami. Rozpoznają, różnicują promieniowanie emitowane przez wszystkie przedmioty żywe i ciała. Ich zadania obejmują oczyszczanie energetyczne zaburzonych stref organizmów, oczyszczanie i odrażnienie kanałów energii. I to nie jest, proszę Państwa, wcale jakaś reklamówka bioenergoterapii, tylko jest to dokument, który dopuszcza bioenergoterapię jako jedną z równoprawnych rzeczywistości, takich jak rzemiosło, pozwala prowadzić po prostu działalność gospodarczą. Jest to po prostu klasyfikacja zawodowa, jest taki zawód, jest taka profesja. Jeszcze jaki jest zasięg zjawiska? Na Światowym Kongresie Uzdrawiania w Bazylei przypomniało ono, że w samym tylko niemieckojęzycznym obszarze Europy, czyli to chodzi o Niemcy, Austrię i Szwajcarię, temu uzdrawianiu takiemu właśnie energetycznemu poddaje się 5 milionów pacjentów. Mamy 10 tysięcy bioenergoterapeutów, tam uzdrawiaczy i no... Mówi wielu o tym, że mamy do czynienia albo z oszustwem, albo z efektem placebo, co niestety jest nie do utrzymania tezą, ponieważ bioenergoterapia często oddziałuje na zwierzęta czy na maleńkie dzieci. I jeszcze zwracają badacze na taką rzecz uwagę, że bardzo wiele osoby, bardzo często osoby, które stosują bioenergoterapię, rezygnują z metod normalnych leczenia i no, bardzo często mamy w związku z tym ofiary. 622-2098, 622-2097, zapraszam. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam Pani Tereso. Teresa, tak. Ja chciałam tak się podzielić, bo też niestety trafiłam w ręce Harisa na skutek bardzo wielkiej chęci pomocy przez osobę duchowną. Ona naprawdę to robiła. Mówi, słuchaj, to jest człowiek, który ma charyzmaty, a ty przecież jesteś niewidomą osobą, więc właściwie co ci szkodzi? Także i jak już się zorientowałam, bo pojechałam do Anglii i wymusiłam na nim, że on chodzi na seanse spirytualistyczne, przepraszam, to po prostu, no, oczywiście przyjechałam i lojalnie zdałam sprawozdanie, tak jak to wygląda w rzeczywistości. I zrobiło mi się wtedy najbardziej smutno, że nie szukamy naprawdę pomocy u Boga, który wszystko może, tylko i nie szukamy uzdrowienia ducha i duszy, tylko szukamy uzdrowienia ciała. To w ogóle bardzo jest fatalna sytuacja, gdy bioenergoterapia do Polski została właściwie przez kościoły wprowadzona i to wywołało zamieszanie na bardzo długi czas. Jeszcze do dzisiaj niektórzy księża myślą, że no, jeśli coś to jest na kształt duchowy, no to musi być czymś dobrym. Niestety jest to jeszcze pokutuje, ale coraz więcej osób już zdaje sobie sprawę, no, z dużej szkodliwości tych praktyk. A najbardziej jeszcze mi potem, bo potem robiłam taki międzynarodowy dyplom masażu i właściwie Japończyk robił to taki, no bardzo, bardzo było to ciekawe, bo jest masażystką i siostra jedna zakonna, nie powiem z jakiego zgromadzenia, zresztą nie pamiętam, nieważne, namawiała nas na reiki. No to już był koniec wszystkiego, co mi się mogło przytrafić. O reiki będziemy mówić za chwileczkę. Być może ja poznałem tę siostrę. Była taka siostra, wielka mistrzyni reiki, siostra Mariusza. Próbowałem jej wytłumaczyć, czym naprawdę jest reiki, ale do końca życia nie porzuciła tego. Za chwilę o reiki. Jest to rzecz bardzo bliska bioenergoterapii. I jeszcze na koniec 622-2098, 622-2097. Na koniec jeszcze kilka takich rzeczy pod rozwagę. Zwykle zdarza się, że uzdrowiciel po egzorcyzmach i nawróceniu traci swoją moc, co świadczy o tym, że ta moc nie jest naturalna czy neutralna.
ostatecznym niebezpieczeństwem właśnie tego inicjacyjnego, mediumicznego, tych praktyk jest obciążenie okultystyczne i to są negatywne skutki psychoduchowe i one są niekiedy bardzo no, takie trudno dające się pozbyć. I oprócz tego, że właśnie przejawiają się w skłonności do popełnienia grzechów okultyzmu, również przejawiają się w rozmaitych zniewoleniach, tajemniczych niepowodzeniach i po prostu nieszczęściach, które dotykają całe rodziny i to niekiedy przez pokolenia. Bywa też, że cierpią naprawdę niewinni, często najsłabsi członkowie rodzin, jak na przykład dzieci. No i jest to konsekwencja tego otwarcia się na tę rzeczywistość nadzmysłową. Przynajmniej jeden raz z tych niekonwencjonalnych metod leczenia skorzystało 35% Polaków, z czego prawie połowa była niezadowolona. I jeszcze takie dwie rzeczy. Po seansach Kaszpirowskiego jeden z badaczy stwierdził, że w Moskwie wezwania pogotowia od razu po zakończeniu programu nie było. Natomiast zaczęły się o 2 w nocy i byli to głównie chorzy na nadciśnienie, obrzęki płuc i arytmie. I ilość zgonów wzrosła w stosunku do zwyczajnego poziomu aż 4-krotnie. I ostatnia rzecz. Niektórzy ludzie po kontaktach z bioenergoterapeutami są pozbawieni siły i chorują nie tylko miesiącami, ale nawet latami, czasami ze skutkiem śmiertelnym. I określane to jest mianem wampiryzmu energetycznego. I Anatolij Spirkin, członek Radzieckiej Akademii Nauk Rosyjskiej w tej chwili, mówi o słynnej uzdrowicielce, Junie Dawidaszwili, którą obserwował. Co mnie zdobywa jako uczonego? Chociaż to, że przyjmuje ona wieczorem w ciągu 3-4 godzin do 120 chorych. Kiedy mieszkała w Moskwie w hotelu, to przychodziłem do niej rano i była ospała, blada. Pojechaliśmy do lokalu, w którym dokonuje przyjęć. Przychodzi osoba 10, 20, 70. Juna zaczyna żartować, grymasić, co znaczy, że to są znaki ożywienia. Z kolei wieczorem w restauracji tańczy, promienieje od nadgromadzonej w sobie energii, do hotelu wraca późno wieczorem. Istnieją właśnie w świetle podobnych danych i badań, istnieją hipotezy, że znani uzdrowiciele na masowych seansach zamiast oddawać ludziom energię, to ją pobierają. Witam pani Joanno. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ja miałam taki przypadek, to znaczy moja siostra, kuzynka, bardzo źle się czuła i bardzo ją bolała głowa, migreny miała. Chodziła do jakiegoś tam znanego bioterapeuty i zamiast się lepiej, to ona się gorzej czuła. I doszło do tego, że ona miała wymioty trzydniowe, takie jak gdyby zastoje możliwości pracy, dlatego że doszła do wniosku, że ten bioterapeuta czerpiał z niej energię. Prawdopodobnie tak miało miejsce. Dlatego dzwonię. Dobrze. To jest bardzo niebezpieczne. Dzięki serdeczne za to świadectwo. Dziękuję bardzo. Bardzo często jest tak, proszę Państwa, że no, kierowani dobrą wolą prowadzimy swoich bliskich, a szczególnie w sytuacjach, kiedy medycyna ta oficjalna, akademicka nie daje żadnych szans na poprawę. Prowadzimy ludzi nam najbliższych do osób, które inni nam polecają, mówią, że wspaniałe, niesamowite, że leczą, że uzdrawiają, że dzieją się cuda, a konsekwencje tego są po prostu niedobre. W całej tej historii najgorsze jest chyba to, że zdarzają się również przypadki zupełnie odwrotne, to znaczy, że pierwsza, druga, trzecia wizyta u bioenergoterapeuty owocuje bardzo dobrze. Ludzie się czują wspaniale, są podniesieni na duchu, ożywieni. Ba, zdarzają się przypadki, kiedy objawy, które skierowały ich i z którymi poszli właśnie, przez które poszli do bioenergoterapeuty, zaniknęły na jakiś czas. Zdarza się, że ci ludzie odstępują wtedy od terapii, myśląc, że już są uleczeni, wyzdrowieni, odstępują od terapii tych akademickich, tych zwykłych lekarzy. No i kończy się to bardzo często naprawdę tragicznie. Najbardziej bezczelni z tych ludzi twierdzą, że są w stanie uleczyć każdą chorobę.
I o ile można myśleć, że dawanie nadziei ludziom beznadziejnie chorym jest rzeczą dobrą, to myślę, że jednak w takiej sytuacji, gdy tych uzdrowień nie ma, naprawdę nie ma, no to jest czymś moralnie naprawdę obrzydliwym. Jeśli jeszcze w dodatku bierze się za to pieniądze, to cała ta sprawa wygląda już zupełnie nieprzyzwoicie. Akupunktura, astrologia, bioenergoterapia, chiromancja, Harry Potter, homeopatia, magia, róż wiarstw. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Zadane zostało pytanie, które nie jest na antenie. Czy i w jaki sposób, jak można odróżnić bioenergoterapeutów od ludzi kościoła uderzonych charyzmatem uzdrawiania? Otóż, po pierwsze, ci ludzie są głęboko w kościele i to uzdrowienie służy tak naprawdę zbawieniu duszy. Po prostu służy do tego, żeby człowieka przybliżyć do Pana Boga. Natomiast w przypadku bioenergoterapeutów i różnych innych uzdrawiaczy świeckich, powiedzmy, nie jest to wcale powiedziane. I charyzmaty też jeszcze są wewnątrz kościoła używane do służby danym konkretnym wspólnotom i potem też można je rozpoznać. I jak rozumiem, mamy jeszcze ciąg dalszy, tak? Pani Joanno, jeszcze o czymś chciała Pani powiedzieć? Tak, dzień dobry. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, ponieważ jestem masażystką, fizjoterapeutką z zawodu i pracowałam w swoim zawodzie jakiś czas i miałam taki przypadek, ponieważ kolega masażysta zajmował się bioterapią i to bardzo głęboko był zaangażowany. Koleżanka opowiadała mi, że w przerwie w pracy w pokoju socjalnym usiadła sobie w fotelu i kolega wszedł. Usiadł naprzeciwko niej i bardzo głęboko się w nią zaczął wpatrywać. Jej się bardzo niedobrze zrobiło i przyznał się do tego, że jej zabrał energię. Coś takiego miało miejsce. Bardzo, bardzo słaba się tego dnia poczuła, bardzo, bardzo się źle czuła. Również ten kolega właśnie przyznawał, że ma kontakty jakieś duchowe z jakąś nadprzyrodzoną osobą. Wiedziałam, że to nie jest na pewno Pan Bóg. Wiedziałam, że na pewno to nie jest chrześcijański Bóg. To było bardzo groźne. Ja się trochę bałam, powiem szczerze, bo to była taka niesamowita próba też dla mojej wiary, dlatego że on mnie trochę tak prześladował, trochę mnie trochę jak gdyby próbował mnie zbić z tropu, mówiąc, że Chrystus to tylko bioterapeuta. To tyle. Tak, dziękuję Pani serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Takie przypadki mają niestety miejsce. I ten akurat był jeszcze dość delikatnym, bo bardzo często w różnych tego typu sytuacjach następuje po prostu zastraszanie i korzystanie z lęku różnych osób, które po prostu spełniają życzenia takiej osoby. Słucham, Pani Ewo, halo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ja chciałam się tutaj włączyć do dyskusji i powiedzieć jedną rzecz. Jestem siostrą niepełnosprawnego chłopca i właśnie chciałam powiedzieć taką zaistniałą sytuację. Mianowicie któregoś razu jakaś pani podpowiedziała mojej mamie, że zna takiego bardzo dobrego bioterapeuta właśnie i że on jest w stanie uczynić cuda z moim bratem, który właśnie jest leżący, nie widzi, nie jest w stanie wykonać żadnej czynności wokół siebie, nawet się nie można z nim porozumieć słowami. I właśnie chciałabym powiedzieć, że niekoniecznie kontakt nawet z takim bioterapeutą, a sama myśl o tym może być, że tak powiem, nie najlepsza, ponieważ w naszej rodzinie potem jakieś takie właśnie dyskusje były. Mama płakała przez to, bo tak, wiadomo. Niepokój i zamieszanie. Tak, bardzo, bardzo ciężka sytuacja i właśnie chciałam tylko się podzielić, że nie zawsze koniecznie wizyta u bioterapeuty może być szkodliwa. Dzięki serdecznie za to świadectwo. Pani Małgorzato, halo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ja chciałam podzielić się swoim doświadczeniem. Bardzo proszę. Zawsze byłam osobą poszukującą i chciałam tak właśnie podzielić się taką sytuacją, która mnie spotkała jakby już na końcu moich poszukiwań przed moim nawróceniem, odnalezieniem Pana Boga. Zachęcona opowieściami
lekarki, która, radiostetki, która kiedyś była bardzo dla mnie ważną osobą. Udałam się do poleconego przez niej bioenergoterapeutę. No, słyszałam na jego temat takie rzeczy właśnie, że po jednej wizycie ta lekarka stała się inną osobą, prawda, że całe życie płakała z powodu męża, po tej wizycie, prawda, stało się odwrotnie. Mąż płakał. Mąż płakał, tak. Więc ja stwierdziłam, że jest wielka siła i wielka nadzieja, prawda, dla mnie, bo już wiele takich etapów i poszukiwań przeszłam. Natomiast miałam już taki niepokój, bo byłam już trochę zwrócona w innym kierunku właściwym. Tak. Jak sądzę. Na pewno. A że, aha, jeszcze miałam, znaczy jakoś przez przypadek znalazła się w moich rękach książka dla osób, które brały udział w kursach dla bioenergoterapii. Tam zobaczyłam nazwisko tego bioenergoterapeuty, więc już byłam zachęcona zupełnie, że jest najlepszy w Polsce i prawda, świetny. I miałam taki moment, że przyszłam do niego i no nie wiedziałam, że myślałam, że wchodzę do poczekalni, prawda? I wtargnęłam jakby w momencie, kiedy on tam pracował z inną osobą. I szczerze mówiąc, przeraziłam się, bo jak wcześniej chodziłam do różnych bioenergoterapeutów, gdzie leżałam na kozetce, prawda, to pani mi masowała nogi, głównie zajmowała się moją głową, prawda, później jakimiś tam tymi punktami odpowiednimi. Tutaj po prostu, no byłam przerażona, bo zobaczyłam, znaczy nie chcę jakoś, prawda, demonizować, natomiast zobaczyłam dosłownie diabła, bo wykonywał jakieś takie gwałtowne ruchy i twarz miał po prostu iście diabelską. Chciałam się wycofać i uciec, ale to jest tak, no niezręcznie mi było, bo już mnie widział, prawda? A też kilka razy odwoływałam te wizyty. No, stwierdziłam, że po prostu. A jeszcze zachęta była taka, że wizyta była bezpłatna, bo raz na miesiąc wizyty były bezpłatne. Ja wtedy nie miałam oczywiście pieniędzy, więc pokusa była duża. No i faktycznie, jak prawda, pan się mną zajął, od razu stwierdził, że mam silną nerwicę i że faktycznie było tak, że przez wiele lat nie płakałam. Nie mogłam, prawda, uronić łzy. I po jednym machnięciu tego pana, czy nie wiem, co on tam nade mną robił, miałam zamknięte oczy, faktycznie zalałam się łzami. I on powiedział, że nie, to jest kwestia jeszcze dwóch wizyt i ja będę innym człowiekiem i to, co mi radzi, to koniecznie przeczytanie dwóch książek. Jedna to jest Rozmowy z Bogiem. Są takie jakieś wydanie, pamiętam autora, trzytomowe. I Potęga Podświadomości, to pamiętam tytuły, gdzie grzecznie poszłam od razu do księgarni, kupiłam te książki, nie przeczytałam ich, bo w międzyczasie w ręce moje wpadła Biblia. Natomiast jakiś taki w ogóle mam niesmak i faktycznie wiem, że to może działać i to bardzo dobrze, tylko jakie skutki są, prawda? No właśnie. Duchowe. No właśnie. Spoczynam. Dzięki serdeczne, dzięki za ten telefon. Halo. Witam panie Michale. Ja dzwonię, ja jestem lekarzem. Dzwonię, żeby powiedzieć o swoich doświadczeniach z całą tą sprawą okultyzmu, bo to od lat się ciągnęło u mnie. Ja z tym kompletnie nie mam nic wspólnego w tej chwili, zupełnie nie chcę mieć nic wspólnego, ale zawsze mnie to nurtowało bardzo i studiowałem bardzo dużo na ten temat. Potem ćwiczyłem jogę, kontaktowałem się z radiestetami, różne historie i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie jestem niesłychanie wdzięczny Radiu Józef za to co mówi. Bo jest to prawda, jest to po prostu satanizm. Ja wiem, jak ci ludzie, energoterapeuci, o których pan opowiadał, o tym wysysaniu energii, o tym pozornym leczeniu, jak oszukują samych siebie, żeby już na terenie nawet szpitala, przypisując sobie efekty uzdrowienia, które nie mają żadnego związku, znaczy ich działania nie mają żadnego związku z postępem w leczeniu. To są rzeczy tragiczne. Tak. Są dopuszczani nawet do tego. Tak. No i w ten sposób, w sposób niesamowity buduje się ich autorytet. No jeśli tak. Medycyna oficjalna, prawda, ich zaprasza, jeśli oni występują, no to właściwie równoprawna metoda leczenia. Tak. Ja muszę powiedzieć, że w swoim życiu miałem kontakty z pewnym księdzem, który badał, który przerzucał na mnie energię przez żyłę wodną. To było bardzo dawno, bardzo dawno. Ja naprawdę stałem po drugiej stronie tej żyły i czułem w
fizycznie czułem na dłoniach dotknięcie jego, przecież odległość między naszymi dłoniami była metr. To jest prawda. To jest moje doświadczenie fizyczne. Ja widziałem, szedłem z różdżkarzem na górze świętej Anny, zresztą franciszkaninem, świętej pamięci, nieżyjącym już, który, mnie ta różdżka w ogóle w ręku nie chodziła. Ja według nich to mam w ogóle, jestem poniżej, głęboko poniżej zera w tych energetycznych jakichś tych obliczeniach. Tak mi kiedyś powiedziano, ale gratuluję. Nieistotna sprawa. Nieistotna sprawa. Natomiast mi ta różdżka w ogóle nie chodziła. Ale jak on wziął z jednej strony różdżkę, ja z drugiej strony, a on mnie za ucho, za rękę, za włosy, za koszulę, ona rzeczywiście chodziła. To był dziadek wówczas. Ja, krzepki chłopak, nie dawałem rady utrzymać tej różdżki w ręku. To rzeczywiście działa. Tak, tak, tak. Tylko, że... W jaki sposób i co, jakie są skutki? A właśnie. I w tych moich studiach bywam, które latami zbierałem różne książki, łaziłem po antykwariatach. Jeszcze sprawa w ogóle była niemodna. Znalazłem zdanie jednego księdza. Księdza katolickiego, który powiedział, te rzeczy są rzeczywiste, ale nigdy nie wiesz, z jaką mocą masz do czynienia. I niech to będzie puentą naszej audycji. Serdecznie panu dziękuję za telefon. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Więc udało się nam dziś tylko jedno hasło przedstawić państwu o Reiki, jodze, astrologii oraz Feng Shui. Za tydzień wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan.